Cześć, nazywam się Paweł, jestem z Hyperpoland. Otrzymaliśmy od Was bardzo dużo pytań odnośnie naszego projektu i ogólnie Hyperloopa. W związku z tym postanowiliśmy, że stworzymy dla Was krótkie Q&A. I na dziś wybrałem dla Was trzy pytania. Pierwsze pytanie, takie, które bardzo często się pojawiało, to jest, czym właściwie jest Hyperloop? W najprostszym ujęciu jest to tak naprawdę kolej magnetyczna, która będzie się poruszać w rurach. W rurach o bardzo niskim ciśnieniu. Dzięki temu, że będzie poruszać się za pomocą lewitacji magnetycznej napędzana silnikiem liniowym, będzie mogła poruszać się bardzo, bardzo szybko. Drugim pytaniem, które nam zadaliście, jest, czym w zasadzie się różni Hyperloop od pociągu oraz od samolotu. Zaczynając od samolotów, samoloty są bardzo szybkie, natomiast żeby efektywnie się poruszać, muszą wzbić się na bardzo dużą wysokość, gdzie powietrze jest mniej gęste. Z drugiej strony mamy pociągi, które są na pewno bardziej energooszczędne, natomiast nie tak szybkie jak samoloty, ponieważ są ograniczone przez opór powietrza oraz opory szyn. Hyperloop jest zupełnie nowym podejściem do transportu kolejowego. Jest to kolej magnetyczna, która będzie się poruszać w rurach o bardzo niskim ciśnieniu. Dzięki temu będzie zarówno tak bardzo szybka jak samolot, jak i dostępna, tak jak mamy współczesne pociągi, które mogą poruszać się pomiędzy centrami miast. Trzecie pytanie, które od Was otrzymaliśmy, jest to, czym tak naprawdę my się zajmujemy i jakie jest nasze podejście do rozwoju technologii Hyperloop. Otóż my jako Hyperpoland wypracowaliśmy trzyetapowe podejście do rozwoju technologii. Nie chcemy robić Hyperloopa na raz, czyli tworzyć zupełnie nowych korytarzy infrastrukturalnych i pociągów poruszających się w bardzo niskim ciśnieniu, tylko zaczynamy małymi kroczkami. Pierwszym etapem jest MagRail. Są to autonomiczne, elektryczne pojazdy, które będą się poruszać w ramach istniejącej infrastruktury kolejowej i będą mogły osiągać aż do 300 km na godzinę. Drugi etap to jest tak zwany HyperRail, gdzie domykamy system MagRaila za pomocą łupin, które pozwolą nam wytworzyć bardzo niskie ciśnienie, wręcz próżnię, a pojazdom osiągnąć aż do 600 km na godzinę. Trzecim etapem jest Hyperloop, którego wszyscy kojarzymy, i to będą zupełnie nowe trasy i prędkość aż do 1200 km na godzinę. To wszystko na dzisiaj, dzięki, do zobaczenia.